Siemaneczko, dzisiaj będzie film z serii Jak zimują roślinki, wersja styczniowa. Przy okazji zrobimy sobie oprysk na grzyba, bo zaczyna się niestety pojawiać i pokażę wam parę roślinek, które poległy w starciu z zimą w zimowni. No ale niektóre jeszcze, właściwie większość walczy, a niektóre mają się naprawdę bardzo dobrze. Zastosujemy sobie taki preparacik, Fungimat. Nie jest to żadna reklama, dostałem go po prostu w centrum ogrodniczym. Coś innego niż Topsin, ponoć skuteczniejszy. Jest to preparat do stosowania na róże, czyli wszelkie rośliny ozdobne, egzotyczne, których nie będziemy jeść. Jak najbardziej do tego celu się ten preparat nada. Może i nawet trochę cytrusy psiknę, i tak na razie nie zapowiada się żadne owocowanie w ich przypadku, więc spokojnie można je będzie psiknąć. Dobra, tak jak widzicie, drzewko butelkowe moim zdaniem to jest odkrycie tego sezonu, ponieważ mam jeszcze jedno w namiocie foliowym i się ma dobrze. Czerymoja. Co roku ten sam problem. Jedna ma mokro, opadają liście. Druga ma sucho, opadają liście. Teoretycznie powinna wytrzymywać nawet lekkie przymrozki, ponieważ pochodzi z rejonów górzystych Peru, a roślina radzi sobie tak sobie. Prawdopodobnie znów straci wszystkie liście i będzie odbijać, jak w zeszłym roku, spięka. Zobaczymy, co z tego będzie. No na razie nie widzę tutaj szału, zobaczcie. Końcówki pędów przywiędły. Zobaczymy, czy coś z tego w ogóle będzie. Drzewko ma już 3 lata, niespecjalnie rośnie, nie rokuje, więc nie będę się specjalnie nad nim rozczulać. Jak widzicie, draceny, drako, bardzo ładnie. Musela nawet zaczyna listki kręcić, pomimo niskich temperatur, nie widać śladu żadnych grzybów. Przyschnięte cholewki to nie jest problem. Podobnie maurelas, też bez problemu. Tutaj awokado, butelkowce, mirt klasyczny, zwykły, też bardzo dobrze. No, papaja babako, przyschły listki, coś trzeba będzie w tym kontekście zrobić. Na razie pienik jest w porządku, więc nie zabieram jej do ciepłego, bo nie chcę po prostu tego, żeby ona dostała szoku, wyciągała się, nie o to chodzi. Mandarynka, lekko przyżółknięte liście, no widać ewidentnie chlorozę trochę gubi, ale ona planowo idzie na przyszły rok do gruntu, więc nawet jeśli straci wszystkie liście, nic złego nie powinno się jej wydarzyć. Tutaj pomarańcza w porządku. Eukaliptus erytrochorus stracił wszystkie liście, ale pędy wciąż są żywe, nawet tutaj widzę jakieś zalążki nowe. Jeśli przeżyje pień, ok. Jeśli nie, wiadomo, że tego eukaliptusa po prostu do zimowania w chłodzie czasy darować, a trzymać w domu takie drzewko to też spowoduje obsypanie się liści, więc bardzo ciężki jak na razie gatunek do zimowania. Tutaj widzicie, pojawiają się ślady pleśni, będę musiał go po prostu zaraz spsikać. Eukaliptus ficifolia. Zupełnie inna zabawa. Ten eukaliptus ma się wyjątkowo dobrze. Jak na razie liście się trzymają, nie widać śladów pleśni, więc to jest fajny, odporny gatunek. Eukaliptus citriodora. Wszystkie liście już praktycznie poschnięte. Pień i gałęzie jak na razie żywe. Aczkolwiek podejrzewam, że straci gałęzie i część pnia do końca sezonu. Tutaj marakuje, one straciły liście, mają dość sucho, ale spokojnie tak sobie przezimują i z tych pędów na wiosnę puszczą liście, więc o nie się nie martwię. Tutaj bardzo dobrze zimująca kolejna dracenka, jeden z eukaliptusów, z kuflików, wstawiony do pomieszczenia kuflik zielony po przymrozkach, chyba 5 czy minus 6 stopni, nic się mu nie stało, podobnie się tu ma. Pieprz zwykły czarny, bardzo dobrze się w chłodzie zimuje, nic mu się złego nie dzieje, super, bardzo fajnie. Tutaj musa puspaimaniale, bardzo dobrze, te dolne liście zdychają, możecie sobie zobaczyć, ale
Nic poważnego się nie dzieje. Cały czas jest tutaj wszystko zielone, żadnych czarnych plamek. Musa Hajaraj stare liście, te takie jeszcze handlowe, stracił, ale tu ten jeden listek i ten ma się dobrze. Tutaj Orinoco Dwarf również, nic na razie się nie dzieje, stare liście potracił, ale tutaj wszystko, zatrzymał się po prostu w rozwoju. Ensete Glaucum, jak na razie jeszcze nie umarł, ale mi się wydaje, że to jest tylko kwestia czasu. Wątpię, że wytrzyma do wiosny ten bananek. Nie mam miejsca, żeby trzymać go w ciepłym. Musi tutaj sobie dać radę. Jeśli nie da rady, trudno. Życie. Tak to bywa. Musa Basio bezproblemowo, elegancko się trzyma. Aloesy uzbrojone obok. Bardzo ładnie. Tutaj sadzoneczka jeszcze Gunery. Przywieziona z Anglii. Też żyje. No i mała sadzoneczka Basio. Nie podlewam jej celowo, te liście opadnięte, nic mi się nie stanie. Ważne, żeby pienik żył. Tutaj jeszcze, o, Musa Daiyao. Widzicie, ładny listek jeden. Tutaj taki biduk wyszedł tuż po przyjeździe z Francji. No i coś tam pewnie się powoli w środku dzieje. Na razie pienik jest w porządku. Nie podlewam, jest ok. Szeflery, zobaczcie. Dla porównania szeflery bardzo ładnie w takim kładzie zimują. I wersja variegata, i wersja normalna zielona. Podobnie rzecz się ma z tymi tutaj facjobluszczami. Też bardzo ładnie się mają. Kordylinka w porządku. Tutaj limonella ok. Skierniewicka sobie kwitnie w najlepsze. Też nic się jej złego nie dzieje. Gorzej tutaj się ma sytuacja z tą skierniewicką. Jakieś tutaj się pojawiły wyblaknięcia. No nie są to, nie ma to chyba przędziorków, ale jakieś tam lorezy delikatne się pojawiają. Nowe przyrosty też są, więc powinna sobie cytrynka spokojnie poradzić. Gujawy mnie troszeczkę zaczynają martwić, bo przysychają im te końcówki liści, co po niektórych. Jakaś tutaj się choróbka wdała, ale damy ten środek grzybobójczy, powinno im to pomóc. Powinny to przeżyć. Gujawa truskawkowa dla porównania, tej kompletnie nic nie bierze. Mokro ma, nawet patrzcie, chce rosnąć. Piękna sprawa. Tutaj kolejna muselka, zobaczcie, listki puszcza. Naprawdę jest to odporny banan. No i tutaj welutiny, o dziwo, mają się dobrze, nic im się złego nie dzieje, nie gniją. Super, strelicja, regina, ok. No, Ensete Green, nie wiem, czy coś z tego będzie. Basioki w porządku. Tam Le Conghetti to raczej będzie jego koniec. To jest już koniec. Tutaj kalamundynka. A no, w miarę znośnie, bez szału, ale nieźle. Też pójdzie w grunt na wiosnę. No i tutaj palemki. Daktylowce kanaryjskie, daktylowce zwykłe, wszystko w całkiem dobrej kondycji, będzie ok. No i przechodzimy sobie do kolejnego pomieszczenia. Tutaj jeszcze pieprz brazylijski, też w dobrym stanie. No i tutaj, tak jak widzicie, jest fehoja w porządeczku, karłatka super, tutaj trach mały, tutaj są karłatki z Portugalii z nasion, takie dziwne, jakieś pokrzywione, pieprz peruwiański jeden, daktylowiec kanaryjski w bardzo ładnym stanie, Cordylina Red Star. Tutaj pieprz peruwiański kolejny, ten też w fajnym stanie. Pieprze brazylijskie. Tutaj
takie badyle tych właśnie Brugmansii, za nimi Tamarillo, wszystko w porządku. Tutaj jeszcze szafirowa burza też zgubiła liście, ale to jest wszystko ok. Tutaj też nic złego się z tymi nie dzieje, tam nawet widzicie, te puszczają sobie listeczki, także powinno być ok. W Waszyngtonie te typowe robusty, klasyczne, nic się z nimi nie dzieje złego. Chociaż co u niektórych, o widzicie, ślady grzybka się zaczynają pojawiać i to jest bardzo niedobry objaw. Tutaj małe sadzoneczki karłatek, one są w porządku. Kufligi to jest nie do zabicia, to jest przecudowna roślina. Z nią nie ma żadnych problemów. No i tu zobaczcie, co się dzieje z Waszyngtoniami. To są te dwuletnie okazy. Oj, jakiś problem z ostrością. I je zaczyna brać grzybek, co mnie bardzo martwi. Z nimi już był ten problem w zeszłym sezonie i w tym sezonie się znów pojawia. Nie są kompletnie podlewane. Mają sucho, zobaczcie. Ziemia jest suchutka. Ale niestety grzybowita je dopadła. No mam... Jestem naprawdę ciekaw, czy coś z tego przeżyję. No dostaną teraz preparat. Może zabiję tego grzyba i może dotrwają. No i tutaj jeszcze zobaczcie sobie na koniec. Tutaj mam młode kufliczki, takie całkiem malutkie. Też się mają w porządku. Te tutaj karandy troszkę, tak widać, lekko przycierpiały. Chociaż wilgoć jakaś w glebie jest. Za nimi są też inne z mirtowatych roślinki i one się dobrze mają. Tutaj kufliczek w porządku. Także co, bierzemy się za opryskiwanie, a jeszcze wam pokażę to, co już definitywnie pożegnało się z życiem. No i tutaj widzicie to, co już pożegnało się z życiem. Trzeba to po prostu wynieść, bo tylko pleśń roznosi. To są Cavendishe Grand Nine. Nie nadają się do trzymania w chłodzie. Mam na szczęście kilka sztuk w domu, w ciepłym, więc spokojnie sobie przetrwają do przyszłego roku. No ale no te niestety pożegnały się. Tutaj też greeny, te, które przymarzły, jednak spore im to krzywdę wyrządziło. No chyba z tego już nic nie będzie. I z tego. Dracena obrzeżona również nie nadaje się do trzymania w takim chłodzie. Widzicie, robię za was doświadczenia, wy nie musicie. No i Waszyngtonia. Prawdopodobnie nie jest to czysta robusta. To musi być filibusta, bo tak, żeby grzyb brał, to masakra. No i jeszcze, o może jeszcze zobaczymy sobie, jak się mają sukulenty. Coś pozytywnego na koniec. Aloesy, hawortie, grubosze, proszę. To są roślinki wzorowe. Nic złego się z nimi nie dzieje. Opuncje podobnie. Wszystko ładnie. Zobaczcie, kaktusy. Nic nie choruje. Elegancie. Także tym optymistycznym, sukulentowym akcentem żegnam się z wami. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.